I co się stało? Czemu pan teraz tam nie jest? No bo pojechałem do brata, no i zostałem wyrzucony, dlatego że nie wolno opuszczać ośrodka przez 2 doby. Znaczy do 2 dób. Mnie nie było tydzień czasu. I zostałem wyrzucony. To przez kogo został pan wyrzucony? Przez Jacka Kulczyńskiego. Były klawisz. On tam wprowadza zasady więzienne. Raz, że jesteśmy głodzeni, jedzenie jest popsute. Sam wiem o tym, bo byłem na kuchni jako zmywacz. To jest po prostu sadysta. To nie jest, on się nie nadaje do tej funkcji. To jest po prostu no, człowiek nie na tym stanowisku. Z tym trzeba coś zrobić. Ktoś wysłał list do Warszawy. To był tak spieniony. Nie wiem kto. Choćby nawet wiedział, to mu nie powiedział. No po prostu ludzie są gnębieni. Są ludzie, którzy... Przypomnijmy, chodzi o Markot, tak? Chodzi o Markot. On na Dąbroszczaków 11 tam, tak? Tak. Z tego co mi wiadomo, wizytowała tam pani Nowosielska, nasza pani prezydent. Tak, ale z nami nie rozmawiała. Nie rozmawiała. Czy chciałby pan za pośrednictwem tego filmu coś przekazać pani prezydent? Tak, żeby się tym zainteresowała. Bo nie tylko chodzi o panią Nowosielską, tylko chodzi ogólnie o, żeby się zajęli media, nie wiem, prokuratura nawet. Bo są ludzie, którzy są no, lekko może upośledzeni, może inaczej. On im zabiera pieniądze, po prostu ich emeryturę, czy tam rentę. I to jest nienormalne. Ten człowiek to po prostu no... Wiem, że tam były jakieś paczki, które zostały zabrane przez tego pana, tak? Tak, bo powiedział, że jeżeli myśmy dostali te paczki, a to tam było 2 konserwy, coś tam jakieś makaron, oleje. Powiedział, jeżeli my nie podpiszemy takiego oświadczenia, że my się rzekamy na ośrodek. Na rzecz ośrodka, tak? Na rzecz ośrodka, tak, dokładnie. To z tych paczki, z tych paczek, czy jak zwał i co zwał, będziemy przez miesiąc czasu żyli. Nasze wyżywienie wychodzi gdzieś około 6 zł dziennie i popsute, to jak dzieci przez 2 dni, bo są tam i dzieci, mieli jeść smalec na kolację, na śniadanie. Malutkie dzieci, tak? Małe dzieci, no jedno zostało coś tam zatrute, ale to jest co drugi dzień, na przemian pasztet, przykładowo na śniadanie czy na kolację, lub serek, który jest zepsuty. I nie ma tam specjalnej diety przeznaczonej typowo dla dzieci czy dla dorosłych. Wszystkie, wyżywienie jest jednakowo dla wszystkich, tak? Dokładnie. Tak się rzecz ma. A to po prostu bym... No powinno się zająć tym prokuratura. Tym, że po prostu okrada ludzi. Tym, że okrada ludzi. Jesteście tam zamykani na noc... Tak. Niby o 22, ale z tego co ja wiem już o 21, tak? Jest minus, nie wiem, 7 stopni. Ma panu... skierowanie? Nie. Tam jest na miejscu skierowanie. Na to gdzie jest? Tam gdzie? Ma pan skierowanie, pan twierdzi, że pan ma skierowanie. Proszę pokazać. Nie, chyba nie jest. Na kocie. Pan wytrzymuje teraz zimna i chciałby tam wrócić. Niestety nie ma go kto zabrać. Lada moment zamarznie tutaj. Teraz mu przywiozłem ciepły napój, żeby się rozgrzał trochę, ale on nie jest w stanie wytrzymać tego mrozu. Marko do 21 jest zamknięty na kłódkę. Także gdyby się coś działo, to nie mamy nawet wyjścia ewakuacji. Gdybyście się spóźnili do 22. No to nie mamy wstępu. Czyli nie macie wstępu. Przez całą noc, czy przez jakiś... Przez całą noc. Mhm. No tyle, no bo to by trzeba było. Czy są tam prowadzone jakieś programy
umożliwiające wyjście z bezdomności. Nikt tam ja się nie. Ja mogę się tym zapisać, ale to dopiero w październiku. To trwa od października do kwietnia. Mhm. Także to mogę. Ale jest program prowadzony, ale nie przez MOPS w Sławięcicach, tylko przez MOPS. Mhm. Także to nie jest fikcja, to jest aktualne, prawda? Rozumiem. I taka rzecz. No. I mało tego, jesteśmy głodzeni. Jakieś kary daje. Nie wiem za co. Pieniądze zabiera dlatego, bo ktoś przeknął, a on sam, no, wulgarnych słów używał. No, zabierał pieniądze, 50, 100 zł. To jest autentycznie. Są ludzie tacy niepełnosprawni, lekko upośledzeni, a jest tam. On przyjmuje każdego, aby tylko czerpać z tego korzyści. Uważa pan, że ośrodek ten to jest zwykły ośrodek biznesowy, gdzie kosztem ludzi ubogich, bezdomnych, czerpie się po prostu zyski, tak? Tak jest, o to właśnie chodzi. Bo jest co drugi dzień pasztet, serek, jakaś wędlinka, więc poza tym i kaszanka. Bo sam byłem na kuchni jako zmywacz, pomagier, no to sam musiałem wyrzucać kaszanki i popsuć czarne, wręcz czarne już. Nie wiem, że jakaś odmiana. To jest wywożone do lasu. To jedzenie jest wywożone do lasu. Zakopywane? Nie wiem gdzie, gdyż tego nie kontrolowałem ze swojej strony. I dlatego prokuratura się też powinna tym zająć. Pani prezydent, która u nas była, ale z nami nie rozmawiała. Więc jakby z nami rozmawiała, może pewnie ludzie by się otworzyli. Poszedł jakiś list na niego do Warszawy. To był wściekły, jakieś zebranie zrobił. Po prostu no, ignoruje ludzi, po prostu nie traktuje ich jak człowieka. Zwierzę jest bardziej traktowane, pies jest bardziej traktowany jak my. Jak, no, pan został jest. Wyrzucony, tak? Już... Nie tylko ja, tak? Kilka osób. I czyli obecnie bezdomni nie mają się gdzie podziać, nie ma na terenie miasta w ogóle miejsca, gdzie moglibyście się przenocować, czy jest, schronić przed zimnem. No, ale to trzeba gdzie jest? Zapłacić 450 zł. Hotel, tak? Tak, tak. A tak poza tym, no to musimy dawać sobie rady. Bloki zostają, co nas wyganiają, bo wiadomo, no, są różni bezdomni, że po prostu, no, wiadomo, no, bałagan robią, czy tak dalej, nie? Ale są ludzie, którzy, no, nie tylko ze swojej własnej woli są bezdomni, no i koczują gdziekolwiek. Czy u znajomych, ale to na ileż można. Ja już to będzie chyba trzecia zima moja, no już wiosna się zbliża, jak jest to bezdomny. Także ja się do tego przyzwyczaiłem, ale nie wszyscy sobie dają radę. Czy uważa pan, że miasto powinno zareagować w takiej sytuacji? Przede wszystkim, jeszcze raz mówię, przede wszystkim jeszcze prokurator. Bo on okrada ludzi. Autentycznie okrada. Teraz kolega... Chodzi o tego kierownika Markotu, tak? Tak, Kulczyńskiego. Nie wiem, czy to można nazwać pan, bo dla mnie to nie. I jeżeli teraz kolega wziął wykład jako ochroniarz, tylko że on był na stażu, prawda? No staż mu się skończył i tam dostał jakieś parę złotych, nie parę, no właśnie, chyba 650 zł. Odebrała jego asystentka, nie jest lepsza. Nie jest lepsza od niego. Jakim prawem odebrała? To ma wydruki, nie wiem, czy zgłosił na policję, czy nie. Jak może ktoś, jeżeli przychodzi na moje nazwisko, jakiekolwiek pieniądze on pobierać? Nie ma prawa. A wizo, to powinien też i zareagować kierownik urzędu poczty, bo to listonosz roznosi, prawda? Bo są dyżury, no każdy za siebie musi posprzątać. Ale praca dopiero polega, no niedługo chyba się zacznie w lesie. No bo to wiadomo, bo on nie kupi węgla, a jak kupi to garstkę, wiadomo, to palą tylko drewno. Jedzenie bierze już takie czerstwe, on nie kupuje. To skąd pozyskuje to jedzenie? Ze sklepów. Zepsute z hipermarketów, już, tak? Takich, co już z tego, co wiem, to Lidl był malowany przez bezdomnych, tak? Czy jakiś inny? Oj, tego nie czy Biedronka? Nie wiadomo.
A druga sprawa, myśmy jak mieli na Wigilii ziemniaki, to znaczy ogólnie to były kluski śląskie, tak od tej pory nie było ziemniaków. Od Wigilii do tego momentu, co teraz. A jeden się zaoferował, że on może z Grudyni przywieźć nawet tony ziemniaków, tylko że był transport. A on to ma po prostu... Czyli no. jak wygląda takie dzienne wyżywienie tam? Dzienne to jak już mówiłem. Na śniadanie albo serek topiony i trochę wędlinki, albo pasztet. Pasztet to był ze serem co drugi dzień. Smalec był, co dzieci musiały jeść, chociaż nie jadły. Nie każdy lubi smalec, prawda? No małe dzieci, od takiego knypka, co ma 3 latka. Dużo tam jest malutkich dzieci? O, trudno mi teraz powiedzieć, ale chyba sześcioro. To jak dziecko ma jeść. Aha, mało tego. Czyli dzieci malutkie mają pasztet jeść, tak? 3-letnie? Witamin żadnych. Ostatnio coś jakieś były. Ale to nie, to nie wiem, co to było, ale. O, przeterminowane były mleczka. Już data była tak ogromna. Takie paczuszki. Mleczka też jego. Mhm, tak. Rozdawał. Jak mówię. I to dzieciom rozdawał, tak? Wszystkim. Każdy rozdawał. Tam wiele jedzenia jest przeterminowanego. On przywozi takie rzeczy przeterminowane, że ja nie sądzę, żeby on kupował. Bo to nie jest świeże. Świeże była to jedynie o wędlina w blokach. Tak poza tym nic. I już były skargi na niego. To jak ktoś poszedł do MOPS-u, no to oni ręce wytegowali, bo to nie podlega pod ośrodek MOPS-u. Ja się otwarłem, wielu z nas by się jeszcze otwarło, którzy już wyszli, no ale teraz ich tutaj nie ma, prawda? A tam się nie otworzą, bo się będą bali, bo będą po prostu dołowani. I ta pani, ta jego zastępczyni, nie jest wcale lepsza. To nie jest ośrodek dla ludzi, którzy biedę przechodzą, biedę znają. Czyli jesteście pozbawieni tam godności? Praw? Dokładnie. Tak właśnie to wygląda. Nie czujecie się tam ludźmi po prostu? Zwierzę jest bardziej traktowane, jak to mówią, gorzej jak pies, ale pies jest bardziej traktowany jak my. To jest mój apel, ale ja mówię jeszcze raz. To się powinien zająć tak. Urząd Skarbowy przede wszystkim, prokurator, bo to jest okradanie ludzi, tych bardziej takich, no, ja nie mówię łomnych, po prostu niepełnosprawnych. Którzy mają jakiś tam dochód, tak? Swój dokładnie. Własny. A na rzecz ośrodka po prostu te pieniądze są zajmowane tym ludziom, tak? Zajmowane. Ale to mało tego, że zajmowane. One nie dostają czasami, to chyba dwie osoby, to nie dostają nic. Tam jeden, nie wiem, 550 płaci, drugi 750 w zależności od emerytury czy tam renty. No, on po prostu zawija i daje takiemu panu uliczowi ode mnie z pokoju cukierki. To jak on poszedł do tej naszej byłej mojej, tej socjalnej, no przecież pan już dostał cukierki. No są, to jest po prostu klik. I naprawdę to przede wszystkim powinien Urząd Skarbowy się wziąć, pani prezydent zareagować i prokurator. To jest moje zdanie. Nie tylko moi, prawda? Dlatego ja pana nie spotykałem, bo już dawno był to na głosie. To wszystko. Dziękuję bardzo.